Dziękuję, pani marszałek. Wysoki Sejmie. Najlepsze prawo nie wywoła żadnego skutku, jeśli będzie źle stosowane. Ta ustawa jest krokiem w dobrym kierunku, chociaż jest bardzo niedopracowana. Wymaga poprawek. My te poprawki przedłożyliśmy. Mamy nadzieję, że zostaną poparte także przez lewą stronę sali. Ale panie ministrze, przede wszystkim kolejny tydzień funkcjonuje ten specjalny zespół śledczy powołany do ścigania żołnierzy. Kolejny miesiąc nie funkcjonuje żaden zespół śledczy do spraw ścigania przemytników, do spraw ścigania tych organizacji, które pomagają przemytnikom w przerzucie migrantów do Polski. Ja się pytałem w trakcie debaty w pierwszym czytaniu pana premiera Kosiniaka-Kamysza, co z tym zrobiliście jako Ministerstwo Obrony? Odpowiadacie za mundur, za honor polskiego żołnierza. Czy była interwencja u Bodnara, żeby wygasił ten zespół do ścigania żołnierzy, a powołał zespół do ścigania przemytników? Nic nie zrobiliście w tej sprawie. I nawet jeśli tę ustawę uchwalimy, mam nadzieję, że tak będzie, to bez waszych działań, bez zatrzymania tych prokuratorów, którzy żołnierzy ścigają, nic się nie zmieni. Panie ministrze, weźcie się do roboty.